Siema, Pet Simulator X, odcinek kolejny, łapkę zostaw dla czasu na to, jak słuchajcie, dzisiaj miał być odcinek z leaków z nowego update, no bo słuchajcie, jestem w tym Secret Clubie i miał być leaki, ale pojawiło się coś naprawdę, naprawdę grubego. Jak wiecie, że jak pojawia się coś grubego, to już wiecie, kto za tym stoi, no bo słuchajcie, jestem na serwerze ze Staszkiem. I jak pamiętacie, ostatnio Staszek ogarnął Mibo, co było bardzo dziwne, bo wszyscy w komentarzach zaczęli spamić, że Staszek jest powalony. I również się z tym zgadzam, Staszek jest powalony, ale nie wiecie jeszcze, jak bardzo Staszek jest powalony i jaki to jest psychol. Także przypominam wam, wbijcie na TikToka do Staszka, bo sobie tam prowadzi chłopaka, też chce się odwdzięczyć, że mi ogarnia te pety, słuchajcie, ziomalowi. No i dzisiaj Staszek, jak dobrze wiecie, to powalony chłop. Nie ogarnął Mibo. Niestety nie ogarnął Mibo. Niestety nie udało mu się ogarnąć Mibo znowu. A szkoda, bo bardzo lubię. Słuchajcie, mam w indeksie tego Mibo, których jest tylko. Uwaga, ile ich jest? Mibo jest w tym momencie 49 na cały świat. Czyli jest ich, no, bardzo, bardzo mało. Z czego Staszek ma 3 huge festive katy. Bardzo fajne, bardzo fajne ma te huge festive katy. I ma złotego Mibo. Słuchajcie, ten gość jest psychiczny, naprawdę, ja w to nie wierzę, że Staszek jest, jakby, ja nie mogę tego zrozumieć, nie mogę tego zrozumieć, słuchajcie, nigdy czegoś takiego nie widziałem, to jest po prostu 49 petów, z czego pewnie jeden na świecie złoty i ma go nasz kolega Staszek. Także, no naprawdę, TikToka macie jego w opisie, także możecie wpaść. To jest po prostu gość, który jest, no mówię, z innego świata. Także dzisiaj będziemy trainować najprawdopodobniej najdroższym huge'em w grze. I to mogę powiedzieć szczerze, no najprawdopodobniej jest teraz najdroższy huge w grze. 49 na cały świat, z czego chłop ma złotego. Najpierw odbierzmy od was gifty, słuchajcie, Poker, Arbuzik, King, dziękuję za 2 biliony gemów i Knife Cut'a. King, kolejny, otwórz jajko na odcinku. Okej, dobra, robimy to, słuchajcie, i leci huge pierwszy. Pan Super Piotr z bilionem gemów, do maszynki szczypiorek, dziękuję. Zmiel go w maszynie na jajo. Spocuch. Spocuch! Spocuch, jesteś powalony! Powalony jesteś, Spocuch! Jesteś powalony! Dziękuję pięknie! Co jest w ogóle? Huge hacked cat rainbow! Nie no, ty jesteś gość... Nie wiem. Dziękuję pięknie, naprawdę stary. Z całego serduszka dziękuję za tego rainbowka. Fenes Place! Juicy? Dobrze czytam. Dragonfly! Uwu! I jeszcze Bydgoszczeki... A, Bydgoszcz ekipa 543, dziękuję. Mega Hippo, Lisiorka, Katin, Jan Kacper, Dewku, Somi, kolejne 2 biliony gemów, pozdrawiam bardzo. Kubus i Polska, dziękuję pięknie, słuchajcie, dziękuję wam pięknie, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Jest to giga mocny buścik, słuchajcie, bo dzięki temu mogę robić odcineczki, często tradeować, także bardzo, bardzo dziękuję, jesteście super. Czy właśnie gra się zbugowała? Nie, wszystko działa, super. No, słuchajcie, w takim razie otwieramy te dwa gifty, tak jak mówiłem, i dropimy huge peta w tym momencie. Pierwszy huge pet z prezentu. Nie, no kurde, no, dobra, ale Golden Party Axolot, więc jest okej, słuchajcie, jest okej. No mamy naprawdę mocne pety w tym momencie, naprawdę mam mocne pety, słuchajcie, a dzisiaj Huge Panic Laughs, i dokąd ląduje taka Huge Panic Laughs, słuchajcie, to jest dosyć fajny peciszek. No, my dostaliśmy dzisiaj dosyć fajnego peciszka, a jak zapytacie, gdzie jest mój pokat, no to słuchajcie, jest u Karolki, spokojnie, nic się nie stało, słuchajcie, do kogo ląduje dzisiaj Panic Laughs, Huge Panic Laughs, słuchajcie, Huge Panic Laughs ląduje do, Kamilex, chciałbym wygrać, nick Kamilian 1211, także gratuluję, chciałeś wygrać, no i wygrałeś. Subskrybujący od 11 miesięcy, czyli od początku tego kanału, także gratulacje, dziękuję za tego subika, naprawdę, kocham was, widzę, jesteście super, naprawdę bardzo się cieszę, że tak to wszystko leci, także przepraszam, Pani Klaws dla ciebie, czy udałeś dobry nick, błagam, dałeś dobry nick, prawda Kamilian, prawda? Tak, udało się, let's go, i mamy jeszcze 16 bilionów gemów, Jezu, jak wy mnie, widzę, kochacie, wy mi tyle dajecie prezencików, naprawdę. Te gemy od was, te pety od was, they aren't... Co? Nie mówcie, że gifty nie działają. O co chodzi? O co chodzi? Nie, gifty nie działają. O nie, dobra, to sobie zapiszę nick i będę wysyłał. They aren't accepting any gifts. O dobra, Kamilian, musisz włączyć gifty. Ja ci po odcinku wyślę, obiecuję tą panią Klaws dla Cyby. Spokojnie, będę spamił. Także od godziny, jak wleci ten odcinek, będziesz już o tym wiedział i będę ci spamił, słuchaj mordo. Także pamiętaj, proszę, odblokuj te trady, bo nie chcę być, że jestem skamerem jakimś. Słuchajcie, w tym momencie bierzemy tego potworka.
Ale się boję tego peta. Ale się stresuję i się boję, bo słuchajcie, to jest warte tak dużo. Golden Huge Mimo i na Spaceship. Naprawdę, to się dzieje, widzę, to się dzieje, także 69 gemów, no Staszek to jest typical Staszek, słuchajcie, Staszek 90, podłoga 90 to jest jego nick na TikToku, możecie wpaść, mówię, ja bardzo jestem Staszkowi wdzięczny, bo mi ogarnia takie pety, słuchajcie, jakich nigdy w życiu byśmy nie widzieli na tym kanale, gdyby nie ten psychol. No co to ma być? Serduszko dla Staszka, oczywiście, hashtagu, to co on ma z ryku? Słuchajcie, serduszko dla Staszka w komentarzu, zostawcie swój link w komentarzu, dodatkowo przypominam, że nie tylko u mnie możecie wygrać Huge'a, ale też u Karolki, także do Karolki też wpadnijcie, bo tam też pojawią się fajne odcineczki, w sensie pojawiają się codziennie fajne odcineczki z Pet Simulatora i tam też wygrywacie codziennie Huge Peta, także jeżeli chcecie podwoić swoje szanse, to wbijcie też do Karolki, bo naprawdę warto, bo fajne odcineczki robi plus, no, możecie wygrać Huge'a co każdy odcinek, także warto w cholerkę wygrywać i tam wbijać, także słuchajcie, lecimy w tym momencie na pierwszą training klasę z najrzadszym Huge'em w historii. Ja wiem, że to często mówię, ale zobaczcie, co stoi za mną. Także no, no słuchajcie, jesteśmy na pierwszej training klasie z tym potworkiem, także słuchajmy, training Huge, Golden Huge Mimo in a Spaceship. Słuchajcie, kopiujemy, bo to bardzo ciężka nazwa i zobaczymy, jakie owki dostajemy za peta, który nie istnieje. No niemożliwe, to jest, słuchajcie, 40 parę petów na cały świat. W ogóle, tutaj są jakieś rzeczy, słuchajcie, czy uda nam się kupić dzisiaj jajo? Kupiłbym jedno jajo i otworzył przy okazji. Jak już jesteśmy na tych plazach, ja bym jedno jajo kupił. Takie serdeczne jajo i bym otworzył. Słuchajcie, czy uda nam się tego Mimo... LOL. Ludzie piszą LOL. Słuchajcie, czy uda się tego Mimo wytradować? Zobaczymy. No słuchajcie, to jest pet, który no nie powinien istnieć w ogóle, słuchajcie. Szansa na tego peta jest praktycznie zerowa w tym daycare całym. Także no naprawdę, ludzie, którzy to trafili, mają takiego farta, że ja nie mogę, naprawdę. To jest taki fart. Ktoś, kto to trafił pierwotnie, to naprawdę jest gościem, który wygrał w totka dosłownie. Co my tutaj mamy? No, takie średnie te pety. Średniawki takie serdeczne. Orka za 100 bilionów. Albo hashtag 6. Dobra, Zak, zobaczmy, co nam Zak wysłał. Pokazujemy tego Huge Mimo in a Spaceship. 49 exist i złoty dodatkowo. No i mamy 50 bilionów gemów plus Huge Santa Dragon. Także fajna owka. Dzięki za tą owkę, Mordo. Ale no oczywiście nie bierzemy, no bo wiecie, jak to wygląda. Tak to wygląda, że dosyć ciężko jest w ogóle wycenić takiego peta, bo chyba nawet zwykły. A mogę sprawdzić. Mogę to sprawdzić, słuchajcie. Wejdę na Cosmic Value. I zobaczę sobie tego peta, słuchajcie, ten pet w tym momencie, czy ma jakąkolwiek wartość? Nie, nie ma żadnego value! Na zwykłego nie ma value nawet! Na zwykłego nie ma value! A jakby mamy złotego, co ja? Także no nieźle. Golden Huge Mimo, no nie ma value, słuchajcie, no nie ma value, no bo nie da się tego wycenić, bo nie wiadomo, ile ich jest w ogóle. Siema, ja widz. To jest widz? Czekajcie, najpierw weźmy tutaj. Huge Neon Griffin. No i 15 bilionów gemów. Ja lubię tego Griffina. Może bym zaakceptował, gdyby to był mój pet. No ale to jest mój pet, słuchajcie. Lucak nam dał Huge Neon Griffina i 22 biliony gemów. Także dziękujemy pięknie za owkę, ale musimy skancelować, także pozdro. NFT tutaj nam wysłał owkę, także zobaczmy, co nam zaoferuje. Co to będzie? O, ja widz, dobra, ja widz. Shiny Unicorna ma, co za bogol. Dobra, to jakiś bogaty widz. To dajmy mu, o, takiego kotka. Nie, zabierz to. Bym go oskamował, słuchajcie, widza bym oskamował prawie. To by były jajca. Dobra, słuchajcie, w takim razie polećmy na kolejną training plazę i zobaczmy, co tam ciekawego znajdziemy. Także słuchajcie, lecimy i pip. Słuchajcie, trafiliśmy na jakiś bogaty serwer w Pet Simulator X, co mi się bardzo, bardzo podoba, bo to oznacza, że może dostajemy jakąś dobrą owkę. Także dobra, słuchajcie, piszemy, co mamy do tradowania, chyba najrzadszego. No dobra, na 100% mamy tutaj najrzadszego peta, słuchajcie, na 100% mamy tutaj najrzadszego peta na całym serwerze, mimo że to było dwa huge katy, to nie ma podjazdu, słuchajcie, naszego złotego Mimo. Złoty Mimo! Halo, dzień dobry, mam złotego Mimo. Ktoś chce trade'a? Halo. Co tu się dzieje? Halo? Stańmy tu. SS chcą! SS-a chcę robić, dobrze. Oh my god, what the heck? No. Golden Mimo. Co tu się dzieje, co ja? Halo, czy ten pet jest w owce, czy nie ma go? Coś się laguje. Halo. Dobra, jest.
Co? Ja fan! O, to pozdrawiamy oczywiście! No, próbuję ci coś dać, ale no widzisz, Mordo, że jest ciężko. Neon Doga ci mogę dać. Czy daję samego Neon Doga? Dobra, daję samego Neon Doga, tak? Dobra, błagam, samego Neon Doga. Nie oskomuje mi widz na złotego tego, co ja? Nie zbugało się, Pet. Nie zbugało się, Pet. Dobra, uff. Halo, co się dzieje? Peta zaczęła lagować! Dobra, aż ty podążysz za wszystko! Proszę, weź moje całe EQ, błagam cię, tylko daj mi tego Huge Mi Boy na Spaceship. To oczywiście nie bierzemy, ale fajna owka. Ja fan, a to pozdrawiamy bardzo. Widzę, że tutaj Bogol. To na razie nic nie damy, bo mi się skończył zaraz ekskluzywy. HSEVEK, zobaczmy. Huge Peacock, Savage YouTube. O, to elo. Elo, pozdro, elo, pozdro. Pozdro. Pozdrawiamy oczywiście HSEVEK. Mordeczkę. Huge Mibo in Spaceship versus Huge Peacock. No tutaj Mibo wygrywa, słuchaj. Pozdrawiam cię oczywiście. Serdecznie, Mordo. Tutaj złoty pony. Dawno nie widziałem złotego ponego. On w ogóle kiedyś miał ikonki. To jest takim fun factem, słuchajcie. Fun fact, to nie miał... Tiger Bonzo! Tiger Bonzo! Huge Paradoxa od Huge... O kurde, jakie owki. Ty. Owka powiedziała Huge Lucky, jak ja kocham tego peta. Ten pet jest tak przepiękny. Ja fan. Pozdrawiam. Znowu bogaty widz, słuchajcie. Fajnie, że mam takich bogatych widzów. Ale moglibyście mi te huge oddać. Nie, żartuję oczywiście, żartuję. U mnie możecie wygrać huge'a. Słuchajcie, także huge lucky. Ej, ładne te pety. Kurde, fajne, Marku. Pozdrawiam. I mnie wyhashtagował, ziomal. Także dobra, słuchajcie. Sprawdźmy jeszcze jedną trading plazę. Na razie nie akceptujmy. Co my tutaj mamy? A tu jakieś pety po prostu. A to shiny jest, dobra, to są shiny pety. Dobra, jeszcze jednego szybko weźmy. O kurde, white balloon cut. Ej, to jest owka mocarna. To jest pojedynek mistrzów, słuchajcie. White balloon cut versus huge mibo in a spaceship golden. No nie biorę oczywiście, nawet nie wiem, czy to się opłacało, ale raczej nie, słuchajcie. Polećmy na kolejną tej plazy, jeszcze jedną bym sprawdził, bo wierzę w mojego farta, także no może ten... A dobra, jeszcze darling, jeszcze jeden. Huge Forest Vivian. O, dobra, lecimy! 3, 4 pety, 5, bo jeszcze shiny, jeszcze korgi, jeszcze... O kurde, co tu się dzieje w ogóle? Jaka ładna owka! Ale się cieszę, że nie poszedłem z tej plazy, słuchajcie. Cieszę się, że nie poszedłem, bo to jest naprawdę ładna owka. Tate. Napiszmy tak, Tate. Także no. Możemy jeszcze mu pokazać, co mamy. Żeby nie było, że jesteśmy nubami, słuchajcie. Powolnymi. Tam mamy naprawdę mocne EQ tam. Także pozdrawiamy oczywiście. Dobra, słuchajcie, lecimy na kolejną trading plazę i zobaczmy, czy uda się coś trafić jeszcze fajnego, jakichś fajnych ziomali do tradowania, także pii. No i słuchajcie, kolejna trading plaza, ja widzę, że to jest taka smutniejsza, gdzie nie ma huge'a. Także to będzie ciężko, ale napiszmy, może ktoś się po prostu ucieszy i zobaczy tego huge'a. Huge Kellogg za 100 milionów! Dobra, słuchajcie, ja zrobię inaczej, bo raczej tej trader nie będzie, ja sobie stanę po prostu z full EQ huge petów i zobaczymy. Co ludzie napiszą? Może coś napiszą? Czy nie? Halo? 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 Omegy! Dobra, lecimy! No chciałem to bardzo zrobić! Ja wiem, że jestem okrutnikiem, tak, ale musiałem to zrobić, słuchajcie. Musiałem to zrobić na takim serwerku, bo takie serwerki się rzadko zdarzają. No niestety nie udało mi się zbytnio tutaj wytrainować. Unlucky, ale dobra, przecież z huge'ami. A, takimi średnimi. Także słuchajcie, damy radę w kolejnym odcinku może wytradować coś jeszcze. Bo w sobie wróciłbym do tego tradowania mocniejszego. A to był najrzadszy pet, jaki w życiu widziałem. Także huge Mibo i na Spaceship zrobiony, słuchajcie. Fajne owki dostaliśmy, bardzo się cieszę w ogóle. Idę Staszkowi to oddać, bo serce mi wali ze stresu, że zaraz tego peta stracę. Zwłaszcza jak tak lagowało tą trading plazę. Dobra, na razie nie akceptujmy tradeów, po prostu wyłączmy. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, no i siemadu!